jedziemy do Tijuany z Rosario. Jesteśmy z Gają po prostu przygnieceni naszymi bagażami. Damy radę, to tylko jedna godzina, prawda? Ale dzięki temu nie płacimy za 3 miejsca, tylko za 2, no bo kierowca, pomimo tego, że sobie bus pusty, to nie zgodził się nas wziąć za jedno miejsce. No tak, tutaj blisko granicy ze Stanami ludzie są dużo bardziej kwadratowi. Tak się to mówi, cuadrados. La farmacia, por favor, sí, claro. Gajanka, jak ci tu? Dobrze? W porządku? Mam włoska. Masz włoska, cieszę się. Nasze bagaże, to rzeczy do wysłania do Polski. Tak jest, wszystko. Przed nami droga i ostatnie chwile w Ameryce Łacińskiej. I nowy rozdział naszej podróży się zacznie pod tytułem Stan Zjednoczone. O ile w ogóle wjedziemy, bo jeszcze jest ta mała zagwózdka. Jeśli da to nam wjechać. A jak nie, to nie. Wrócimy do Meksyku.